Reprezentacja olimpijska Czechosłowacji rozegrała już dwa spotkania. U siebie z Grecją zremisowała 2-2 i przegrała na wyjeździe z Węgrami 0-1. Wszyscy piłkarze, którzy występują w reprezentacji Czechosłowacji, w tej reprezentacji, którą w tej chwili oglądamy na ekranie, są piłkarzami z drużyn pierwszoligowych, a 7 z nich występowało w pierwszej reprezentacji kraju. Natomiast nasz zespół występuje w następującym składzie: w bramce Tomaszewski, w obronie z dwójką Maculewicz, trójką Żmudal. Teraz szybka akcja naszego zespołu. Boniek przepuścił piłkę i mało brakowało, a doszłoby do samobójczego strzału. Kasperczak tam po ustawiony Nawałka, Dobrze był ustawiony Czerwenan, Jarosław Czerwenan z Tatra na Praszow. Mraz nie dał rady, teraz Terlecki ograł swojego opiekuna. Boniek, mocny strzał po ziemi, piłka kozłowała i dobrze spisał się bramkarz Czerwenan. Kusto, Terlecki miał doskonałą sytuację, 5 metrów od bramki dostał piłkę na głowę, była troszkę za wysoka i dlatego uderzył ją ponad poprzeczkę. Lepiej by było, gdyby zostawił piłkę tam za jego pleców, wybiegali nasi zawodnicy. Terlecki, mocno, niedaleko obok słupka. I na dobrą sprawę nie bardzo jest komu podać. Próba przerzucenia gry. Prosto piłka trafiła na głowę do Sztambachera. I jeszcze tam Szarmak, teraz Wacławiczek. Kasperczak, Boniek, Szarmak zostawił znakomicie. Boniek piłkę Szarmachowi. Szarmach z 16-17 metrów miał czas na złożenie się do strzału, jednak jego uderzenie przeszło wysoko ponad poprzeczką. Przerzucenie teraz piłki na prawą stronę do Szarmacha. Maculewicz, doskonałe podanie, Szarmach zupełnie sam. Boniek i bramka. Znakomite podanie w wykonaniu Andrzeja Szarmacha. Bardzo dobra akcja, jedno szybkie podanie z głębokiej defensywy Maculewicza. Potem świetne opanowanie piłki przez Szarmacha. Dośrodkowanie prosto na głowę do Bońka, który doskonale się ustawił. Proszę zwrócić uwagę, nie było przy nim żadnego obrońcy. Bramkarz był zupełnie bezradny. Lekkie uderzenie piłki przez Bońka i musiało wylądować w siatce. Szajanek. Żytnar. I już strata piłki. Żmuda, błąd, Mraz. Okazja do zdobycia bramki i mieliśmy ogromne szczęście po błędzie Żmudy. Melichar nie trafił do bramki Tomaszewskiego z 11 metrów. Proszę popatrzeć, jaki błąd. Żmuda podał prostą nogę do Mraza i Mraz i wychodzi zupełnie nieatakowany. Melichar posyła piłkę obok bramki. Trener Jacek Boch natychmiast interweniuje. Wybiega Maculewicz. Trochę za krótka piłka. Jest Kusto. Cofnął się Terlecki, Kusto, sam idzie po lekarne, przy nim Wacławiczek, doskonałe podanie Boniek i znakomita była okazja znowu do strzelenia bramki. Boniek z 11 metrów, jeszcze raz ta sama sytuacja, dochodzi Boniek, strzał, kolejny błąd, Nawałka i idzie Nawałka sam, podanie do Kasperczaka, Boniek, sam z bramkarzem, Boniek nie strzelił gola. To już była przesada, usiłował Boniek ograć bramkarza, miał okazję do oddania strzału. Proszę popatrzeć, doskonała zresztą akcja w wykonaniu Zbigniewa Bońka, ale ta akcja musiała zakończyć się zdobyciem bramki. Boniek ogrywa jednego obrońcę, teraz usiłuje ograć bramkarza, zmylił go, strzela i bramkarz zdążył jeszcze tam ręką wybić piłkę. O tym szczególnie wiele mówią bramkarze, że najgorzej to jest wtedy, kiedy drużyna ma stałą przewagę, bo wówczas wystarczy jeden wypad, żeby wpuścić bramkę. Nawałka w
biega Maculewicz na pole karne, jest ustawiony na środku pola karnego przy tym punkcie, który oznacza rzut karny. Zostawił doskonale Terleckiemu piłkę. Terlecki! Benan błąd ogromny popełnił. Puszcza bramkę pod sobą, puszcza piłkę do siatki. Proszę popatrzeć na powtórzenie tej sytuacji. Nawałka znakomicie przekazał piłkę Terleckiemu i teraz strzał Terleckiego. Piłka tutaj trafia pod bramkarzem do bramki. Teraz dobre przejście Herdy, Herda. Tomaszewski broni nogą. Maculewicz, potężna bomba, jeszcze jest Wojtowicz. Kusto, obok słupka. I teraz doskonałe wyjście. To Szajanek sam z Tomaszewskim. Co on zrobił? Taką okazję zmarnować. Złapał się za głowę, ale co mu to pomoże? Zmarnował wspaniałą okazję. Tym razem wyjście zawodnika czechosłowackiego było przedniej jakości. Mało brakowało, a Szarmak zdobyłby bramkę. Nasi obrońcy ustawili się na złapanie zawodników czechosłowackich na pułapkę offside'ową. To jeszcze raz ta sama sytuacja. I w tym momencie kończy się pierwsza połowa spotkania pomiędzy olimpijską drużyną Czechosłowacji i reprezentacją Polski. Rezultat 2-0 dla reprezentacji Polski po strzałach Bońka i Terleckiego. Terlecki. Wspaniała bramka Bońka. Wspaniały strzał z woleja Bońka i po raz trzeci piłka ląduje w bramce. Proszę popatrzeć. Terlecki dośrodkowuje, tam Boniek wchodzi na 11 metrów i mocne uderzenie. No takiego strzału to żaden bramkarz chyba by nie obronił. Bramkarz Czerwenan rzucił się tam, ale piłka już była w siatce w momencie, kiedy usiłował jej sięgnąć. Przerzucenie gry do Terleckiego. Terlecki czy zdąży? Zdążył Terlecki, ale ma bardzo trudną sytuację. Terlecki znakomicie uwolnił się spod opieki obrońcy. Dośrodkowanie dobre, Kasperczak. Świetna akcja zespołu polskiego, indywidualna Terleckiego i potem doskonałe dośrodkowanie prosto na głowę do wybiegającego Kasperczaka. Proszę popatrzeć, dośrodkowanie idealnie, wymierzona piłka prosto na głowę do Kasperczaka. Strzał i dobra interwencja bramkarza. Wypadła mu piłka z ręki, ale zdąży ją chwycić. Terlecki, atakowany przez Kowacza, atakowany przez Foxa, utrzymał się Terlecki, Kusto, niepotrzebnie Kusto odebrał piłkę Terleckiemu, Terlecki był rozpędzony, wpadł w odpowiedni rytm i z tej sytuacji mógł coś zrobić. Proszę popatrzeć jeszcze raz, Terlecki prowadzi piłkę, ograł jednego zawodnika i tu Kusto niepotrzebnie zupełnie wmieszał się w akcję. Tam bramkarz przejąłby piłkę, gdyby nie wybił jej obrońca Stambacher na róg. Nasza pierwsza linia wycofuje się teraz ze spalonego. Kusto, dobre podanie Maculewicza. Kusto zrobił kółeczko. Jedno, drugie, teraz dobre Kasperczak. Bardzo dobre podanie Kusty do Kasperczaka i świetne wyjście Kasperczaka. Kasperczak z głębi pola wybiegał na pozycję, zobaczył go Kusto, podał mu. I tam piłka trafiła po drodze w obrońcę czechosłowackiego. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz ta akcja. Natychmiastowy strzał i mocne uderzenie trafiło w obrońcę. Wszystko jest jednak w porządku, niepotrzebna jest żadna interwencja. Po prostu mocne uderzenie piłką pokazuje Kasperczak w żołądek. 8 zawodników polskich na polu karnym plus bramkarz. Tylko Terlecki i Kusto poza 16. Krótkie wybicie, jedno, drugie, za dużo. Teraz będzie jeden zwód, drugi już po szansie, piłka odebrana. I taki jest obraz całej gry. Erlich, Gorgoń, doskonałe podanie do Kusty. Kusto ma szansę do zdobycia bramki, no chyba ją wykorzysta. Nie, nic takiego nie nastąpiło. Kusto miał szansę do pewnej rehabilitacji po tych swoich dzisiejszych poczynaniach. I niestety tej szansy również nie wykorzystał. No wymarzona okazja do zdobycia bramki. Szajanek. W
bardzo prosty sposób tracą piłkę zawodnicy Czechosłowacji, ale teraz okazja dla nich. Gol nie ma, nie ma bramki. No kiedy nie wykorzystuje się takich sytuacji, Tomaszewski obronił znakomicie pierwszy strzał, ale dobitka, przy której Tomaszewski rzucił się w długi róg, a piłka poszła w krótki, powinna znaleźć się w bramce. Erlich zagrał bardzo poprawnie. Natomiast Tyc był zupełnie niewidoczny. I to cała trójka piłkarzy, którzy wystąpili w drugiej połowie spotkania. Spotkania, które zakończyło się rezultatem 3-0, bo właśnie w tej chwili sędzia pan Kuti zagwizdał na zakończenie tego meczu.